Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik, pozdrawiam wspierających i po pierwsze przestrzegę, że ten rozdział był dosyć skomplikowany, także postaram się go w miarę umiarkowanie przedstawić i radzę się skupić podczas oglądania. Więc rozdział zaczynamy od tego, że Olbrzymy i Luffy są pod ogromnym wrażeniem haki wypuszczonego przez żelaznego giganta i dziękują mu za pomoc. Pada nawet porównanie, że wypuszczone haki było silniejsze niż to Shanksa, a następnie giganci wydają polecenie swoim podwładnym, tam Dogi i Brogi, że czas już wypłynąć prosto na Elbaf. No i generalnie Usopp się z tego cieszy, a reszta naszych jest zmęczona. A pobojowisko po bitwie jest tak ogromne, że niemalże wszyscy na wyspie zemdleli i dzwoniąca do nich centrala, no, ma głuchy telefon, a żelazny gigant chyba faktycznie wymarł czy umarł. Następnie Sanji podchodzi do zwłok doktora i przyznaje się szczerze, nie do końca rozumiem, o co mu tutaj chodzi, ale zdaje się, że Sanji dopiero teraz rozumie, o co w tym wszystkim chodziło, że całe nagranie było dużym momentem dla doktora i mimo tego, że Sanji nie był w stanie wszystkiego wysłuchać, to stwierdza, że cała sytuacja była oburzająca. Że wiecie, ma na myśli coś w stylu, że teraz rozumie, co Vegapunk mówił mu po prostu wcześniej. I zdaje się, że to boli Sanjiego, gdyż ten chciał go faktycznie uratować. I w ten sposób mamy timeskip o 2 tygodnie wstecz, gdzie Shaka zauważa, że z elektrowni pochodzą pewne nieprawidłowe odczyty. Stella mu odpowiada, żeby dalej je monitorował, a Shaka dodaje, że energia wykorzystywana przez Serafiny może z czasem stopniowo wzrastać i to jest poważny błąd, jeśli ich obliczenia zostały źle dokonane. Chyba ma tutaj na myśli, że energia w Serafinach faktycznie może się mnożyć nawet w nieskończoność. No to by było ciekawe, ale Stella zaczął porównywać odczyty z poprzednimi i faktycznie się one różnią, ale przy tym wszystkim elektrownia zdaje się mimo wszystko stabilna, więc Shaka od razu zauważa, że ktoś majstrował przy matce płomieni, by skraść jej energię i mówi, że każdy punkt danych z elektrowni został starannie zmodyfikowany lub usunięty, bo matka ognia zdaje się w tej elektrowni się znajduje, więc Stella od razu wskazuje na biedną Lilith, ale Shaka mówi, że każdy z tu obecnych jest na pewno czysty i trzeba obserwować dokładnie pozostałych, bo skradziono niesamowitą ilość energii. Panowie się zgadzają co do tego, że ich mózgi muszą wejść w tryb ukrycia, bo jeśli ich wspomnienia zostaną przesłane do Punk Records, to wtedy sprawca ich namierzy. Po tygodniu Pitekoras odkrywa, że za wszystkim stała York, jej wspomnienia w Punk Records okazały się fałszywe i majstrowała też przy ślimakofonach na wyspie. No i co? Panowie zastanawiają się, o co jej chodzi i znajdują także dowody na to, że ktoś używał morskich bestii bez upoważnienia i ktoś grzebał przy zagłuszającym wyspie ślimakofonie. Jakby planował ich odciąć, nie? Był ten wątek w końcu. Nie wiem, czy pamiętacie. Doktor wpada na pomysł, by zrekonstruować dane połączenia długodystansowego ślimakofonu od zera i odkrywają, że York dzwoniła na Mary Jones ze skargami, że badali pusty wiek i stąd wizyty agentów Cipher Pol na Egghead. Na następny dzień Stella mówi do Shaki i Edisona, że Lulusia została kompletnie zniszczona i ma złe przeczucia. Stella jest również pewny, że za pomocą jednej z morskich bestii dostarczono rządowi część płomienia matki, który przyczynił się do zniszczenia Lulusi za pomocą jednej ze starożytnych broni. My oczywiście wiemy, że to Uranus, bo Pluton jest podwano, a Posejdon to syrenia księżniczka. No i za to wszystko doktor się oczywiście obwinia. Wszyscy obecni zastanawiają się, czy jest sposób jeszcze, by powstrzymać York, niestety nie ma, bo rząd i tak przypłynie na Egghead i wszystko zniszczy, bo wiedzą, że doktorę badał pusty wiek. I najlepszym wyjściem jest to, by ograniczyć szkody. Shaka proponuje ucieczkę, ale Stella stwierdza, że to niemożliwe, bo będą ich gonić wszędzie, nawet na koniec świata i umrą oni na marne. Stella też dodaje, że w przeciwieństwie do O'Hary mogą wysłać wiadomość w świat, czym jest światowy rząd. przy czym doktoret również dodaje, że jeśli już musi umrzeć, to sprzeda się drogo. Stella przeprasza obu panów, że oni też pewnie będą musieli umrzeć, lecz oni myśleli o tym samym. Następnie panowie zastanawiają się, czym jest śmierć kogoś takiego jak Dr. Vegapunk i co też z technologią do produkcji sztucznych chmur wyspowych, które mogą ocalić ludzkość w przyszłości w razie kolejnej powodzi. Następnie Stella spotyka się z York przy żelaznym gigancie, w którym już pewnie on umieścił ślimakofon transmitujący na cały świat i gadają tam w takim small talku o matce ognia i stworzeniu idealnego źródła energii. 2 dni przed obecnymi wydarzeniami panowie stworzyli słynne już nagranie i po samym nagraniu cieszą się, że każdy pozna prawdę o tym świecie, że wszyscy się zaskoczą i dosyć naiwnie sądzą, że nikt nie spodziewa się ukrycia transmitera w żelaznym gigancie. W końcu to odkryli, nie? Następnie panowie wymazują swoją pamięć, by nie zepsuć całego planu i stwierdzają, że wygrana ostatecznie będzie ich. Po usunięciu pamięci Stella znajduje wiadomość napisaną przez siebie samego, w której pisze do samego siebie, że rząd odkrył badania doktora nad pustym wiekiem i musi on teraz umrzeć. I na końcu listu jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wiemy. Wracamy do sytuacji z oblężenia wyspy, gdzie Stella dowiaduje się, że wspomniani Bonney, Kizaru, Cipher Pol i Saturn przybyli na wyspę, a następnie przechodzimy do rozmowy Sanjiego z doktorem. I chyba o to chodziło Sanjiemu na początku rozdziału. I doktore prosi Sanjiego, by pozwolił mu umrzeć, nie dlatego, że tego chce, lecz wierzy, że to przyniesie coś dużego dla świata. I chyba to tak faktycznie smuciło Sanjiego, bo ten chciał go ratować żywego, a nie tylko jego zwłoki. I to go, zdaje się, oburza w tej całej sytuacji. Mam nadzieję, że to dobrze zrozumiałem. A ostatnią rzeczą, jaką Stella chce z listu, okazuje się chyba to, że pragnie, by to słomiani odnaleźli One Piece'a. A na koniec rozdziału cała nasza ekipa świętuje wypłynięcie na Elbaf. Mam nadzieję, że wszystko było jasne i zrozumiałe. Nie ukrywam, jest to trudny rozdział w odbiorze. Ocena rozdziału takie 1 na 10. Przechodzimy do przemyśleń. Pierwszą rzeczą jest to, że chcę sprostować jedną rzecz z poprzedniego omówienia. Ja nigdzie tam nie mówiłem, że haki nie może blokować innego użytkownika, zmieniać, transformować, wpływać, czy nawet boostować. Może źle coś przekazałem i wy to źle zrozumieliście, ale miałem na myśli to, że haki jest siłą naszej woli, nie czyjejś. Jeżeli Oda wprowadzi wątek, że ktoś przekazuje komuś postać A, postaci B swoje haki do użytku własnego na stałe lub tymczasowo, ja mówię z góry, dla mnie to jest absurd, to mi się nie podoba, bo po pierwsze, jak mówiłem, haki to jest siła naszej woli. Ja rozumiem wpływać na kogoś, blokować, neutralizować moc owocu i całą resztę, ale nie przekazywać, nawet boostować czy coś w tym stylu. Myślę, że królewskie prędzej czy później też dostanie taką funkcję, ale nie akceptuję przekazywania komuś swojej mocy. Ten motyw mi się bardzo nie podoba. Po Naruto jestem do niego strasznie wyczulony i mam nadzieję, że Oda tego nie zrobi i nieważne kto co napisze, mi się to podobać nie będzie. Jeżeli tobie, okej, ja nie mam nic przeciwko. Niech każdemu się podoba indywidualnie. Ja nie znoszę motywu przekazywania komuś swojej mocy. Nigdy to jeszcze dobrze nie zostało zrobione. Nie przypominam sobie takiego tytułu. Także mam nadzieję, że teraz już wszystko jest jasne. Ja nie neguję, że haki może na różne sposoby wpływać na kogoś, ale nie zaakceptuję przekazywania. Drugi temat. Ironią losu jest to, że Vegapunk od razu uznał, że Lilith jest zdrajcą wśród nich. I na dobrą sprawę tylko ona jedna została, ocalała, poza York, i mimo, że miała nawiązywać do zła, okazała się najbardziej troskliwą i martwiącą się o resztę postacią ze wszystkich Vegapunków. Kolejny temat to wracamy do maszyn tworzących sztuczne chmury, które mają pomóc przy ewentualnym potopie. Już mieliśmy jedną taką wyspę, było to O'Hary, na którą trafiła Nami, więc być może Vegapunk już kilka takich wysp stworzył. Innym ciekawym aspektem jest to, że pewnie wszyscy przeniosą się na tego rodzaju wyspy, bo bez powodu Oda by o tym wątku nie wspomniał. I ponowny potop jest już raczej chyba nieunikniony, co by wskazywało na to, że to nie Luffy znajdzie pierwszy One Piece. Bo skoro ma dojść do tragedii, to raczej ci źli w pierwszej kolejności wygrają. No, bardzo ciekawy wątek. Swoją drogą liczę też na to, że zanim nasi trafią na Elbaf, to zahaczą jeszcze o wyspę, gdzie pogrzebany jest Ace i Białobrody. Będzie to z pewnością jedna z najbardziej ikonicznych scen czy momentów w całej serii, jak Luffy stanie nad grobem Ace'a. Myślę, że dla wielu z nas będzie to bardzo emocjonalny moment. Na koniec omówienia pewnie wszyscy zapytają, dlaczego 1 na 10? No bo poza wątkiem z chmurami nic tu ciekawego nie było. W tym rozdziale nie wydarzyło się nic, o czym byśmy już nie wiedzieli, tylko wątek chmur tak naprawdę był czymś nowym, ciekawym. A to, że doktor wymazał sobie pamięć, no to... miał tydzień czasu, by wymyślić coś lepszego, nie? Mógł zrobić nagranie, sfingować swoją śmierć i uciec za czasu. Nawet jakby po czasie się okazało, że żyje, to niewiele by to zmieniło, gdyby już trwała zażarta wojna z rządem. A biorąc pod uwagę jego geniusz, to spokojnie mógłby sfabrykować też swój wygląd. Opcji miał mnóstwo. No nikt mnie nie przekona, że zachowanie tutaj doktora było w pełni logiczne. No szanujmy się. Dla mnie doktor mógł wymyśleć znacznie lepszy plan. W końcu największy umysł tego świata, nie? No to też pokazuje, że bardzo ciężko jest napisać taką bardzo mądrą postać, bo tutaj trzeba naprawdę rozpisać fabułę tak, żeby on faktycznie od tego bardzo mądrego wyszedł. To jest bardzo trudny archetyp postaci do napisania, więc nie dziwię się, że tutaj na Oda nie do końca dowiózł, no ale nie ma co się przejmować, mało kto dowodzi takie inteligentne postacie do końca. To jest bardzo trudne zadanie, to nie jest proste, bo inne postacie też muszą myśleć w czasie, gdy ta postać też myśli i nie mogą wychodzić na idiotę, że przez całą serię myśleli, tu przychodzi nagle mądra postać, a oni przestają myśleć. No to jest bardzo trudne zadanie. Bardzo trudne. Wiele osób przy tym polega. Dlatego nie dziwię się, że na przykład dr Eggman ma za antagonistę szybkiego Sonika, który niekoniecznie myśli w pierwszej kolejności, tylko nawala, żeby dr Eggman faktycznie tego mądrzejszego wyglądał. Albo Mega Man i dr Willy, nie? Przeważnie tak jest, że ten mądry jest słaby fizycznie, a bohater czy inna postać jest silna fizycznie, szybka i bardziej instynktowna. No jest jak jest. Także to chyba wszystko ode mnie, ja byłem Kapelusznik, dzięki za oglądanie. Na razie.